Cześć, dzisiaj chciałbym pokazać Wam dwie niestandardowe łamigłówki. Nie wiem jak się nazywają. Jedna to jest taka dziwna kulkowa, a druga to jest taka łamigłówka, którą można było dostać jak się brało udział w tegorocznym kangurze. Zapraszam do oglądania. To może zaczniemy od tego. Nie wiem dokładnie jak to można nazwać, bo to raczej nie jest kostka. No jest to raczej prędzej łamigłówka. Takie coś podobne, no może nie podobne, ale na podobnej zasadzie ma teraz Saivo. Jak wiecie może. Zasada działania polega na tym, że można ją pomieszać przekładając kulki na przykład, jak widzicie. Teraz ją pomieszam. Przekładamy kulki. Możemy sobie wkręcić. No i na przykład zmienić kolory. No. Więc jak widzicie, teraz już jest trochę pomieszane, nie aż tak bardzo, ale jest. No to może coś o niej ogólnie. Dostałem ją kiedyś, jak byłem mały, z taką gazetką. Tutaj mam, sobie przygotowałem co i jak. To był taki dodatek w takiej gazetce. Bardzo fajna amigówka. Dużo czasu nad nią spędziłem i chyba prawdopodobnie dlatego bardzo mi się podoba teraz kostka Rubika. Może porównam ją z rozmiarami, można powiedzieć, wysokością, no, 2 mm wyższa może. Jest bardzo fajna, ciekawa. Na nudę też jest fajna. Często się lokuje, jeżeli można to nazwać lokami, bo na przykład te kulki nie dokręcą się poprawnie. I na przykład się tak dwie zablokują, nie wiem, pokażę teraz, o. No właśnie, teraz jest wszystko ok. Jak się układa czasem poziomo, to te kulki się tak przeklinują jakoś. O, i teraz na przykład tu widzicie, się przyblokowały. No. I wtedy się nie da okręcić. No i drugą łamigłówką, którą posiadam, to jest taka, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, profesjonalnie. To są takie kostki, który się przesuwa, no i trzeba ułożyć obrazek. No to można dostać, można było dostać w tegorocznym kangurze, biorąc w nim udział. To się nazywa dwunastka, czy jakoś tak. Widzicie, tu jest kangur matematyczny, międzynarodowy konkurs. Kangur mat. No? Powinniście widzieć. No, ogólnie bardzo ciekawa łamigłówka, chociaż ja za nimi nie przypadam, ponieważ nie znam jakiejś specjalnej metody tego układania, dlatego robię to tak na oko, na wyczucie i czasem pod koniec, jak mi zostaną te dwa rzędy, to mam bardzo duże problemy. Znaczy nie aż tak bardzo duże, z tego co się po prostu denerwuję, bo nie lubię takich rzeczy. No ale dla niektórych to są ciekawe łamigłówki. No to może teraz pokażę jak to się układa. Widzicie, mamy tu kolory, ja sobie najpierw wybiorę srebrny, szary, nie wiem, ciałowy, jakby to nazwać. Kolory można sobie wybrać na tym, w każdym miejscu, widzicie, na tej zasadzie działa. To mam na przykład czarny, to tu sobie wjadę czerwonym. Jedziemy może tu. Sobie przekręcimy kulkę i tu na przykład możemy zrobić czerwony. Wiem co zrobię, chyba już nigdy nie można dostać takiej łamigłówki, ale naprawdę bardzo ciekawa, miło się układa jak się nudzi. Widzicie, teraz się przyblokowała. O właśnie, wiem. No została jeszcze jedna.
i teraz tylko dwa kolory. No i widzicie, ułożona kostka. Znaczy nie do końca kostka. No i chyba to było na tyle. Polecam takie zabawki. Bardzo rozwijają wyobraźnię, można powiedzieć. Nie wiem, jaki tam jest mechanizm. Ale mogę powiedzieć, że są bardzo wytrzymałe. Bo to ma ile? Z 5 lat, jak nie więcej może nawet. I kostka się trzyma świetnie. Takie koralki ma. No a co do tego, to jak ktoś takie coś lubi, to polecam takie zabawki. Takie łamigłówki raczej. Więc to chyba byłoby na tyle. Cześć.